No cóż, biotransformacja jest to przetwarzanie różnych substancji chemicznych na bardzo takich, można powiedzieć, skomplikowanych szlakach wykorzystaniem mikroorganizmów, w ogóle organizmów żywych, generalnie rzecz biorąc. I należy tutaj rozróżnić biotransformację od, można powiedzieć, biokatalizy. Bo biokatalizę możemy robić wyizolowanym enzymem, chociażby, nie wiem, w zlewce. Natomiast by transformację, żeby wykonać, no to potrzebuje mieć organizmu żywego, który no, dokonuje jakichś różnych przemian tego związku chemicznego. Na końcu otrzymujemy czasem bardzo fajny produkt, ale za to czasami zupełnie nie do końca wiemy, co się dzieje, prawda? Jakie procesy dokładnie powodują tą biotransformację.